Pogoń gra bardzo ładnie, macie drugie miejsce w lidze. W sumie od Beniaminku pierwszej ligi nikt się tego nie spodziewał. No na pewno. Cieszymy się, że jesteśmy tak wysoko. Ja sam się też nie spodziewałem aż takiego wysokiego miejsca, chociaż trzeba podkreślić, że ścisk jest duży i wiosna będzie bardzo ciężka dla każdego, dla wszystkich zespołów. My mamy 9 meczów na wyjeździe, to też na pewno trudniejszy terminarz, ale cieszę się, że mamy możliwość powalczyć o awans do Ekstraklasy. Na pewno głównymi faworytami dalej pozostaje Górnik, widzę, w ŁKS się podłączył. Jest kilka drużyn, które od kilku lat chcą awansować, bo wiadomo, że wejście do Ekstraklasy to jest inny już świat piłkarski. Także myślę, że należy to się i Szczecinowi, i tej publiczności, która licznie się stawia na stadionie, aby tu była Ekstraklasa w Szczecinie. Czy to się stanie teraz w tym sezonie, czy w najbliższym, czy następnym, trudno mi powiedzieć. Chciałbym, abym jeszcze dane mi było jeszcze pobiegać w barwach Pogoni na boiskach Ekstraklasy. Zawsze zastanawiam się, jak powinna wyglądać dobra drużyna w pierwszej lidze. Znaczy, jakie powinny być cele przed tą drużyną stawiane? Czy to powinna być drużyna złożona z młodych zawodników, którzy zbierają doświadczenia w pierwszej lidze, czy raczej drużyna nastawiona stricte na wynik, gdzieś tam weterani, tak? To znaczy, ja myślę tak, nigdy nikomu nie zaglądałem do metryki, nie mówię o sobie teraz, bo też jestem już zawodnikiem starszym. Ja myślę, że liczą się umiejętności i to jest sztuką trenera, działaczy, zbudować taki zespół, który będzie gwarantował grę nie tylko utrzymanie, ale również o coś większego, nie tylko środek tabeli, ale o awans. Ani gwarantują to ani rutyniarze, ani młodzi zawodnicy. Musi być to dobrze złożona drużyna, umiejętności, które są poparte i charakterem, i wolą walki, inteligencją i mądrością. Także nie ma tego antidotum. Jakby było złoty środek, to myślę, że każdy, kto by chciał awansować, zbudowałby tylko taką drużynę napisaną na kartce z parametrami, jakie trzeba, i należał mu się awans. Jednak piłka jest tak nieprzewidywalna, że nie ma takiej możliwości. Furorę w pierwszej lidze robi Robak. Czy ten zawodnik, mówi się, że zostanie powołany do kadry, czy to jest zawodnik już na poziom reprezentacji? Jeżeli tak się mówi, jeżeli ma być powołany, to widocznie tak. Ja tego zawodnika bliżej nie znam, nawet szczerze mówiąc nie widziałem jego żadnego meczu, ale słyszę, że zbiera dobre i pochlebne recenzje, to widocznie coś w tym zawodniku musi być. Drużyną, która jest równie dużą niespodzianką jak wy, jest Dolkan Ząbki. Co pan sądzi o tej ekipie z małego miasteczka, niekoniecznie kibice, sponsor niby jakiś jest, ale drużyna bliżej nieznana takiemu przeciętnemu kibicowi? No tak, ale tu się niczy małe miasteczko, liczy się drużyna, liczy się boisko. No, czy się gra w małym miasteczku, Grodzisk, Wronki też były małe miejscowości, a grały w Ekstraklasie, w Pucharach Europejskich. Także widać, że tam stworzono dobry zespół, środki finansowe muszą być. Jeżeli ten zespół jest wzmacniany, jest, myślę, że silny punkt ten zespół jest to, że ci zawodnicy grają od 2-3 lat z sobą razem, znają się jak łyse konie, także widać, że naprawdę, pamiętam mecz ze Szczecina, tutaj było nam bardzo ciężko, wygraliśmy, ale ten drużyna naprawdę stworzyła nam wiele problemów. Pogoń będzie walczyć o awans, czy będą jakieś wzmocnienia zimą, coś pan już o tym słyszał? To pytanie do działaczy, proszę. Ja mam nadzieję, że tak jak w każdym zespole, na pewno rotacja powinna być, a jak zostanie wzmocniony zespół, jak ewentualnie widzą to działacze i trenerzy, to trzeba było zadać im to pytanie.